polska.org dla Polonii. Nazywam się Aneta Hoffman, jestem redaktorem naczelnym portalu i jestem niezmiernie szczęśliwa, że dzisiaj nasze zaproszenie przyjął ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Wielkiej Brytanii, w Zjednoczonym Królestwie Irlandii Północnej, pan doktor habilitowany profesor Arkady Rzegocki. Witam serdecznie, panie ambasadorze. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękujemy. Nasz portal, tak jak wspomniałam, jest właśnie skierowany do Polonii. Staramy się łączyć naszych rodaków na całym świecie, pokazywać też im inicjatywy, które są podejmowane przez Polskę dla Polonii, ale też właśnie dla Polaków w różnych krajach. No, migracja i powojenna, i solidarnościowa i teraz emigracja zarobkowa sprawiła, że w Wielkiej Brytanii nasza Polonia przyrosła bardzo znacząco. Także rola ambasady jest tutaj niezmiernie ważna, konsulatów również. Dzisiaj, jeżeli pan pozwoli, chcielibyśmy skupić się na państwa niezmiernie również ważnej działalności, czyli promocji kultury polskiej w Wielkiej Brytanii. Chciałam spytać właśnie, jak ambasada wspiera, jakie projekty inicjuje też dotyczące właśnie promocji kultury polskiej. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie, no i za to pytanie i za zainteresowanie miejscem i rolą polskiej kultury w Zjednoczonym Królestwie. I rzeczywiście dobrze, że pani zaczęła od Polonii. Polacy w Wielkiej Brytanii są obecni od co najmniej od II wojny światowej, chociaż mamy też linki sięgające bardzo, bardzo daleko w przeszłość. To zawsze Brytyjczyków fascynuje, jak słyszą, że Stanisław August Poniatowski tłumaczył Szekspira, że zamawiał te obrazy i właściwie Dulwich Picture Gallery jest oparta o kolekcję, która została stworzona na jego zamówienie. Pierwsza otwarta galeria w Anglii. Można tutaj w Londynie oglądać. Tych linków jest bardzo dużo, nawet te elementy związane z Poloniuszem, z Hamletem Szekspira, to wszystko jest fascynujące, ale taka masowa obecność to jest rzeczywiście II wojna światowa i tuż po II wojnie światowej. Polska emigracja niepodległościowa, niezłomna, antykomunistyczna stworzyła Polskę poza Polską, jak to zostało pięknie nazwane. Stworzyła polskie instytucje, stworzyła, kontynuowała legalizm, czyli istnienie polskiego rządu na uchodźstwie. Istniały polskie parafie, polskie drużyny harcerskie i harcerek oczywiście, ale także instytucje kulturalne, Polska Biblioteka, polskie szkoły sobotnie z Polską Macierzą Szkolną. Na czele można by wymieniać całą masę polskich domów, także polskich weteranów, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów i tak dalej. To jest niesamowita siatka tak naprawdę, coraz lepiej opisywana na przykład przez doktora Pawła Chojnackiego. A oprócz tego mamy kolejne fale emigracji, czyli emigrację solidarnościową czy emigrację po 2004 roku. Dość powiedzieć, że Polacy stanowią największą mniejszość, największą liczbę osób urodzonych poza Wielką Brytanią w tym momencie i cały czas język polski już od kilkunastu lat jest drugim językiem po angielskim na wyspach. Także to jest, dlaczego to jest takie ważne? No bo rzeczywiście najlepszy sposób promowania Polski i polskiej kultury idzie właśnie poprzez Polonię, poprzez te wspólne kontakty, poprzez to, że Polacy też promują Polskę jako miejsce do odwiedzin, miejsce turystyczne i wielu Brytyjczyków odkrywa nasz kraj właśnie dzięki tym przyjacielskim czy czasem rodzinnym kontaktom i warto, żebyśmy o tym pamiętali. Dokładnie, jest to niezmiernie ważne, właśnie to, co też zauważyłam na
Państwa stronach czy na profilu facebookowym, że podkreślacie Państwo, że zachęcacie też Polonię w Wielkiej Brytanii do tego, żeby te inicjatywy też często robić właśnie ze społecznością brytyjską, tak, instytucjami brytyjskimi, czy właśnie samorządowymi miastami i tam, gdzie Polonia jest, że jakby podkreślamy naszą całość tutaj wspierania też rozwoju lokalnych społeczności. Myślę, że to jest bardzo ważne. A jak pan, panie ambasadorze, ocenia właśnie aktywność tych niezmiernie ważnych, czy to w Polsce, czy wśród Polonii, oddolnych aktywności? Bo tak jak pan wspomniał, ta emigracja po II wojnie światowej była niezmiernie aktywna. Ta siatka do tej pory troszkę jeszcze działa, ale myślę, że też w pewnym stopniu została przejęta i ta aktywność nawet rozszerzona przez tą właśnie społeczność Polaków, którzy przyjechali tutaj po roku 2004. Jak pan właśnie tą aktywność naszej Polonii w sferze kultury ocenia? Nie, tutaj przede wszystkim trzeba pokonić, schylić czoło i z podziwem mówić o wszelkiej aktywności, no bo ona w przytłaczającej części społeczny charakter obywatelskiego zaangażowania, zarówno ta starsza, jak i ta nowsza Polonia. Trochę jest tak, że naszym zadaniem, czy zadaniem tutaj nas wszystkich jest budowanie mostów pomiędzy tymi różnymi pokoleniami emigracji, budowania też mostów między Polakami i Brytyjczykami. Temu na przykład służy Polish Heritage Days, czyli dni majowe. Maj jest polskim miesiącem, a szczególnie początek maja z Dniem Flagi, z Świętem Konstytucji 3 maja. To są dni, które łączą bardzo mocno Polaków, ale także inne nacje, no bo to jest wspólne dziedzictwo europejskie, ogólnoświatowe, które warto celebrować. Polish Heritage Days, Dni Polskiego Dziedzictwa, to jest właśnie cała masa imprez organizowanych przez polskie organizacje i starsze, i nowsze, ale także przez Brytyjczyków i bardzo często we współpracy z Brytyjczykami, bardzo często z lokalnymi władzami, które są tak miłe, że w te dni wywieszają polskie flagi na ratuszach, że szefostwo policji się wtedy spotyka z naszymi wspólnotami. To jest bardzo, bardzo istotne dla wzajemnego poznania się i właśnie dlatego dajemy taki mocny nacisk na kulturę, na historię, na te rzeczy, które to są często nazywane miękkimi, bo bez dobrego poznania się tak naprawdę nie ma dobrej współpracy ekonomicznej, politycznej czy w dziedzinie obrony, a ponieważ te trzy działy są niezwykle istotne i rzeczywiście trzeba powiedzieć, że sporo nas łączy i coraz więcej nas łączy z Wielką Brytanią, to także bardzo, bardzo istotne jest także wiedza o partnerach, bo ona rzeczywiście owocuje później jeszcze bliższym, jeszcze większą współpracą w każdej z tych dziedzin. Jak najbardziej, no nie bez przyczyny o kulturze mówi się, że to jest ta soft power, prawda? I zawsze jest tak, że jeżeli mamy sąsiadów, gdziekolwiek jesteśmy na świecie i wiemy coś więcej o ich historii, kulturze, zwyczajach, to łatwiej też nam zrozumieć i też nawiązać bliższy kontakt z nimi. Także myślę, że Polish Heritage Days, które dla naszych widzów pozwolimy sobie pokazać filmik promocyjny Państwa akcji na koniec naszego webinaru, także nie będę jakby pogłębiać tego tematu, parę pytań jeszcze pozwolę sobie zadać, ale myślę, że inicjatywa tak cenna, że chciałoby się prosić całą Polonię na całym świecie, aby tą inicjatywę przejęli również do swoich środowisk, bo myślę, że to naprawdę bardzo cenne, tym bardziej, że jak widać po roku 2020, mimo że otacza nas pandemia, to jesteśmy w stanie, niezależnie od tego, gdzie Polacy są na świecie, a tutaj właśnie przykład Wielkiej Brytanii jest no, bardzo dobrym przykładem, to nie dość, że jest Poland for Neighbors, tak, czy pomagamy innym osobom innych narodowości, które około nas mieszkają, ale również Państwo byli w stanie zrobić z wieloma organizacjami bardzo ciekawe Polish Heritage
Days w 2020 roku. Także tu ukłon dla wszystkich, którzy w tym uczestniczyli. No i właśnie no, zachęcamy też, żeby inne środowiska w innych krajach też się w to włączały. Bo chciałam właśnie spytać, tak jak już Pan wspomniał o tej inicjatywie, widziałam na Państwa stronach, że do końca marca można jeszcze ubiegać się o wsparcie finansowe ambasady polskiej, jeżeli są organizowane przez czy polskie, czy brytyjskie organizacje właśnie jakieś inicjatywy na PhD. Także zachęcamy do składania wniosków. Tak, bo PhD tak naprawdę to nie jest działalność ambasady, to jest działalność całej masy organizacji, instytucji, ludzi dobrej woli, którzy sami organizują i tak naprawdę od wielu lat organizowali różne imprezy. Jedyne to, do czego zachęcamy, to żeby to było w ramach właśnie najlepiej pierwszych dni maja, żeby to się odbywało w maju pod jedną nazwą, choć mogą być też inne nazwy dodatkowe, bo wtedy mamy efekt skali, bo wtedy właśnie, tak było w poprzednich latach, w całej Wielkiej Brytanii mamy 100 kilkadziesiąt imprez mniejszych, większych, różnorodnych, które zostają zauważane przez lokalne media, które zostają zauważane przez lokalne władze, które powodują, że Polacy zaczynają być bardziej widoczną mniejszością, grupą. To Stephen Pound, znakomity poseł do Parlamentu Brytyjskiego, właśnie powiedział, że przez wiele lat Polacy byli właśnie taką niewidoczną mniejszością, to znaczy byli obecni, a jednocześnie tylko właściwie dla wtajemniczonych. Najwyższy czas, żebyśmy właśnie byli szerzej wyszli na zewnątrz. I w tym sensie wydaje mi się, że tutaj podobnie jak Dzień Świętego Patryka jest świętowany na całym świecie, bo Irlandczycy emigrowali, byli obecni na całym świecie, tak też Polish Heritage Days powinno być obecne w całej Wielkiej Brytanii, a być może na całym świecie, bo te pierwsze dni majowe aż w naturalny sposób no, trudno nie myśleć o nich w barwach biało-czerwonych, trudno nie ubrać sobie jakiegoś biało-czerwonego symbolu tego dnia i warto do tego namawiać naszych brytyjskich czy innych przyjaciół. Jak najbardziej wszystkich będziemy namawiać, też promować Państwa akcje. Tak jak mówię, serdecznie zapraszam naszych widzów z całego świata do tego, żeby do tej inicjatywy się właśnie włączyć również w Państwa krajach zamieszkania. No, chciałoby się właśnie, żeby to było tak jak Dzień Świętego Patryka czy Święto Francji, tak? Prawda? Wtedy każdy ma tą datę w głowie i ja myślę, że ten początek maja to jest jak najbardziej najlepszy czas. Czy dla emigracji starej, czy nowej, czy dla Polaków na całym świecie, 3 maj zawsze był bardzo ważnym świętem. Święto flagi 2 maja też powinno mieć większą rangę, także jak najbardziej dołączam się z tego całym sercem. A ja chciałam spytać, bo właśnie poza tymi inicjatywami, które są bardzo ważnymi inicjatywami oddolnymi, jest również już szersza promocja kultury polskiej w Wielkiej Brytanii. I teraz chciałam spytać właśnie, jak Pan ocenia, jak chętnie nasi artyści z Polski, z różnych dziedzin, przyjeżdżają chętnie i pokazują swój dorobek właśnie w Wielkiej Brytanii i Brytyjczykom, i Polakom. No, to jest tak naprawdę wielkie zadanie, które jest cały czas przed nami, albo inaczej, jesteśmy w trakcie jego, i to od dziesięcioleci Polacy promowali polską kulturę, polską historię, wiedzę o Polsce wśród Brytyjczyków, no i to nie jest łatwe zadanie oczywiście, ale trzeba przyznać, że można pokazać wiele sukcesów i można powiedzieć, że Wielka Brytania w naturalny sposób, Brytyjczycy interesują się coraz bardziej Polską, no choćby właśnie z tego powodu, że coraz częściej spotykają się z Polakami, z polskim językiem. No i częściej odwiedzają też nasz kraj, tak przynajmniej się działo przed pandemią. No a polscy artyści oczywiście zawsze chętnie, czy przyjeżdżali, czy byli tutaj obecni, występując czy to dla Brytyjczyków, czy to dla Polonii. No i miejmy nadzieję, że to właśnie będzie nadal w dwie strony działało. No tutaj wszyscy pamiętamy obchody stulecia niepodległości i całą masę imprez właśnie zarówno które się działy z inicjatywy Polonii, jak i Brytyjczyków,
z, no właśnie, ze znakomitymi występami i brytyjskich, i polskich artystów w Royal Festival Hall z Pendereckim, w Royal Albert Hall wspaniałym koncertem, w Wigmore Hall z koncertem Orlińskiego i tak dalej. Można wymieniać całą masę tych w szkockiej, szkocką orkiestrę z Zimmermanem na czele, więc tych imprez właśnie, jeżeli chodzi o tą i wysoką, i nie tylko wysoką kulturę, była cała masa. I ja może bym się podzielił też taką własną refleksją, znaczy, że na naszych oczach też dzieją się takie rzeczy, które są rzeczywiście takie w jakiejś mierze przełomowe i one mają różnorodny charakter. A trochę tak jest, że jeżeli Brytyjczycy się czymś zajmują, to inni Brytyjczycy trochę chętniej ich słuchają. Więc jeżeli to Brytyjczycy promują polską kulturę, chociażby brytyjscy tłumacze polskiej literatury, tutaj warto wspomnieć o Bookerze dla Olgi Tokarczuk, poprzedzonej znakomitą promocją organizowaną przez Instytut Książki na terenie Wielkiej Brytanii polskiej literatury. Polska była w 2017 roku głównym honorowym gościem tych targów i rzeczywiście byliśmy obecni na tych targach wszędzie. Poprzez inicjatywy takie właśnie odwołujące się do wspólnej historii, jak projekt związany z Laguną i to się nazywa Laguna Spitfire Legacy, a w tej chwili będzie Polish Heritage Flight, to Brytyjczycy starają się zorganizować lot Spitfire'a poprzez Europę do Polski. Spitfire'a w barwach polskiego dywizjonu. Mamy IGAM Heritage Center organizowane przez Brytyjczyków, czyli takie centrum wspominające polskie dywizjony bombowe, głównie polskie i losy Polaków po II wojnie światowej, w całości brytyjska inicjatywa. W najbliższym czasie otworzymy pierwszą właściwie ogólnodostępną wystawę poświęconą polskim pilotom w Hillingdon, w Uxbridge. Tam zaistniał najpierw Polish Heritage Trial, to jest ta część Londynu, gdzie stacjonował Dywizjon 303 w bazie Norholt. Tam w bazie Norholt od wielu lat Komitet Opieki nad Polskim Pomnikiem zorganizował piękną wystawę, piękne pokoje poświęcone Polakom, no ale to jest baza wojskowa, więc niestety nie wszyscy mają do niej dostęp. I stąd właśnie w Uxbridge powstała Visiting Center i tam jest także już gotowa, ale jeszcze nie otwarta, bo mamy lockdown, wystawa poświęcona polskim pilotom. Więc tego typu inicjatyw jest cała masa i aż trudno jest je wszystkie wymienić. Z każdej z nich się bardzo, bardzo cieszymy. Osobna kwestia to jest upamiętnianie cichociemnych. Tak, i można byłoby tu jeszcze i Alfonsa Maćkowiaka, znakomitego trenera cichociemnych, a później trenera reprezentacji lekkoatletycznej Uniwersytetu w Oksfordzie. Więc to aż serce rośnie, jak o tym pamiętamy. Tutaj Instytut Kultury Polskiej jest niezwykle aktywny. Pozwólcie Państwo, że tylko wymienię znakomity festiwal Shakespeare Polska, gdzie promowaliśmy Wyspiańskiego, promowaliśmy Jana Kochanowskiego, no a w przyszłym roku ma być Cyprian Kamil Norwid w The Globe. To jest bardzo prestiżowe miejsce. W tej chwili 21 maja będzie prezentowany pierwszy obraz polskiego artysty National Gallery, czyli Jana Matejki, obraz Mikołaj Kopernik, Rozmowa z Bogiem. Więc to będzie w ogóle pierwszy w historii polski artysta w National Gallery, co jest dość zadziwiające, ale nie ostatni, no bo to jest tak naprawdę zwiastun dużej polskiej wystawy, która miejmy nadzieję, że za 3 lata zaistnieje w National Gallery zgodnie z naszymi planami, które zostały mocno przez pandemię przesunięte. No i William Morris Gallery, tutaj Instytut Kultury Polskiej przygotowuje z polskimi instytucjami, z Ministerstwem Kultury, z Krakowskim Muzeum Narodowym
wystawę na temat młodej Polski, też dużą rolą Wyspiańskiego. Już ukazał się wspaniały album kolorowy, który jest jednym z bestsellerów wśród właśnie podobnych wydawnictw. No i ogromną rolę odgrywają książki, które tutaj są publikowane. I powiem tylko o kilku, które rzeczywiście odbiły się szerokim echem wśród brytyjskiej publiczności. To jest Rogera Moorhouse'a książka First to Fight o wojnie polsko-niemieckiej 1939 roku. Zupełnie nowe spojrzenie na rynku brytyjskim, które się przebija o roli Polski w II wojnie światowej. To jest znakomita książka Sir Dermota Turinga XYZ, czyli prawdziwa historia odkodowania Enigmy. I tutaj dzięki współpracy właśnie z Sir Dermotem Turingiem, dzięki wieloletniej współpracy ambasady z Bletchley Park, z Instytutem Piłsudskiego, no, ta informacja o tym, że Polacy byli pierwsi w złamaniu kodu Enigmy, że odegrali ważną rolę w przekazywaniu informacji Alanowi Turingowi, który jest tutaj wielkim bohaterem, właśnie się ukazał na 50-funtowym banknocie. To jest bardzo, bardzo istotne, tak? Znaczy, że w tej chwili już zaczyna być tak, że skojarzenie Enigma, Alan Turing i Polacy zaczyna być powszechne. Jest znakomita książka Jacka Fairweathera, który przybliżył postać Pileckiego i rzeczywiście ona była tutaj bestsellerem i była dostępna w wielu miejscach. Są wreszcie znakomite książki Roberta Frosta czy Richarda Batterwicka, historyków zainteresowanych Unią Polsko-Litewską i Rzeczpospolitą obojga wielu narodów. Ta ich promocja jest tutaj bardzo daleko idąca. W zeszłym roku Robert Frost powołał Centrum Studiów Polsko-Litewskich, czyli Centrum Studiów nad Rzeczpospolitą tak naprawdę wielu narodów. Więc tych inicjatyw i tych działań jest cała masa i bardzo się z nich cieszymy, bo one zmieniają także pewną geograficzną świadomość, kulturalną świadomość Brytyjczyków, a to jest niezwykle, niezwykle ważne. Bardzo za to dziękuję. Uprzedził Pan wiele moich pytań, ale cieszę się właśnie bardzo, że też wspomniał Pan o tych inicjatywach brytyjskich, dlatego że no tak jak na przykład Norhold, bardzo ciekawa ekspozycja, dane mi było być w bazie, ale tak jak Pan mówi, no niedostępnej ogólnie dla wszystkich. Czasami można tam wejść. Także bardzo ważne jest właśnie tak, na pewno zmienianie też wiedzy Brytyjczyków na temat polskiej historii i to, że właśnie robią to Brytyjczycy, jest niezmiernie ważne. O wszystkich tych inicjatywach z przyjemnością na naszym portalu byśmy wspominali, także bardzo prosimy o przesyłanie na porządku nam informacji, z przyjemnością będziemy to upowszechniać. A ja właśnie w kontekście tego dziedzictwa, jeżeli Pan pozwoli, na koniec chciałam spytać, tak jak Pan wspomniał, jest bardzo dużo miejsc i elementów polskiej historii związanej właśnie z wspólną naszą historią polską i brytyjską. I tak jak Pan mówił, Instytut Piłsudskiego, szeroko znany też Studium Polski Podziemnej, Instytut Polski Muzeum Sikorskiego w Londynie, ale wiemy, że też no, wiele cmentarzy, innych miejsc pamięci, które są niezmiernie ważne, są na terenie Wielkiej Brytanii. Chciałam tutaj, bo koledzy mnie bardzo o to prosili, ja też oczywiście się do tego dołączam, podziękować bardzo Państwa, ambasadzie, ale też konsulatowi polskiemu w Manchesterze i innym placówkom polskim dyplomatycznym na terenie Wielkiej Brytanii, że szybko też reagujecie Państwo na różne akcje niszczenia czy jakby no pozostawiania bez opieki dorobku naszego, tak jak to się stało niedawno w dawnym domu polskim w Manchesterze. Wiem, że często te kolejne pokolenia, nie mówiące już po polsku, nie wiedzą co z tym całym dorobkiem swoich rodzin polskich korzeniami robić. Także bardzo dziękujemy właśnie za tą też opiekę Państwa nad tym naszym dziedzictwem, wspierania tych właśnie zachowywania tego dziedzictwa na terenie Wielkiej Brytanii, bo to niezmiernie ważne, żeby no, z oddalenia też my patrząc na to,
czasami wspierając również jako historyk, ale dziękujemy za to, bo to jest niezmiernie ważne. Też świadomość dla naszej kolonii, że te dokumenty wszelkie dziedziny jest niezmiernie ważne, odwiedzanie grobów, które już mniej pamiętane, a warto, żeby o nich nasza Polonia też pamiętała te pytania. Bardzo dziękuję za podziękowania, bo ja rzeczywiście mam pełen ogromne uznanie dla zespołu naszych konsulatów, naszej ambasady, dla naszych konsulów honorowych, za ich profesjonalizm, ale przede wszystkim za oddanie i za taką świadomość, że to jest i służba, i misja, i sytuacja zupełnie, zupełnie też wyjątkowa, jeżeli chodzi o te relacje polsko-brytyjskie. Ale pamiętajmy tutaj o ogromnym zaangażowaniu Polonii. Tak naprawdę to jest cała masa różnych i osób, dobrej woli, i organizacji, które dbają o polskie groby na przykład, które informują nas albo sami naprawiają te groby, czy organizują różne przedsięwzięcia, więc my, naszym zadaniem jest wspierać, oczywiście reagować tam, gdzie możemy, ale nie bylibyśmy w stanie nawet niewielkiego procentu tej rzeczy zrobić, gdyby nie zaangażowanie właśnie naszych obywateli czy Brytyjczyków, którzy nie wiem, dbają o polskie pamiątki, o polskie cmentarze. Także więc tutaj to jest nasza wspólna odpowiedzialność i dzięki temu właśnie tak naprawdę mamy niezwykłe osiągnięcia, no, w tym sensie, że te nasze ta wiedza o Polsce, o Polakach jest coraz powszechniejsza i że to znakomicie nam ułatwia także działanie na innych polach, jak już powiedziałem. A warto pamiętać, że Polska jest w tej chwili, jeśli chodzi o czy była przed pandemią, bo w czasie pandemii trudno na te statystyki patrzeć, ale przed pandemią nasza wymiana handlowa była większa niż na przykład wymiana z Zjednoczonego Królestwa z takimi krajami jak Australia, Indie czy Kanada. Więc jesteśmy rzeczywiście znaczącym partnerem Wielkiej Brytanii w wielu miejscach i miejmy nadzieję, że to się nie zmieni, chociaż fakt, że Wielka Brytania jest już poza Unią Europejską, no, nie ułatwia chociażby tej wymiany handlowej czy tej współpracy ekonomicznej, ale mocno nad tym pracujemy, żeby ona jak najmniej ucierpiała. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję również wszelkim środowiskom polskim, które działają od lat albo od niedawna w Wielkiej Brytanii właśnie na rzecz promocji Polski i Polaków tam w różnych środowiskach. Myślę, że wiele Polonii w różnych innych krajach może uczyć się od państwa, od polskich szkół sobotnich, o których, przepraszam, nie wspomnieliśmy, bo czasu brak. O i właśnie też Centrum Polsko-Litewskim w Aberdeen i innych wielu inicjatywach. Za to wszystko i Polakom, i Brytyjczykom bardzo, bardzo dziękujemy. Razem Polonii zachęcamy państwa do brania przykładu. I tak jak wspominałam, zachęcam serdecznie do włączenia się w Polsce. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Z przyjemnością chciałam informować o dalszej działalności za cały ogrom. Dziękujemy serdecznie, a jeżeli pan pozwoli na koniec naszym widzom, chcielibyśmy pokazać państwa kod promocyjny o Polish Heritage Day. Zapraszamy, wnioski można składać do 31 marca. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia dla wszystkich. Bardzo dziękuję za rozmowę. No i oczywiście zapraszam do wspólnego świętowania i zapraszam do kontynuowania tych naszych działań, bo wiemy dobrze, że Polska to ważna rzecz, że polska kultura jest niezwykle istotna i że dzięki tej współpracy możemy być lepiej zrozumiani przez obcokrajowców i warto się podzielić tą wiedzą z naszymi brytyjskimi przyjaciółmi. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Dziękujemy naszym widzom i zapraszamy na kolejny webinar. Drodzy rodacy, drodzy brytyjscy przyjaciele Polski, zapraszam wszystkich do wspólnego świętowania Dni Dziedzictwa Polskiego, Polish Heritage Days. Tegoroczna
Piąta edycja PhD, która zostanie zainaugurowana w pierwszy weekend majowy, będzie jeszcze bardziej wyjątkowa. Będziemy świętować wspólne wartości oraz solidarność społeczną, które to zostały zdecydowanie wzmocnione w czasie trwania pandemii. W tegorocznej edycji PhD szczególnie podkreślone zostanie codzienne wsparcie udzielane przez Polonię. Polonia na Wyspach od pierwszego dnia pandemii niesie pomoc i wspiera swoich sąsiadów w różnych, często wyjątkowych sytuacjach. We were very honored to be part of Polish Heritage Days in 2020 to promote the story of the Polish 307 Squadron in our online event 307 Squadron Live. Oxford has signed a partnership agreement with Wrocław. The Polish flag is blown at last once a year on the mast at the top of the town hall. In addition, through various events related to PhD, we show Poland from a different perspective. Proces aplikacji do PhD jest bardzo prosty. Wystarczyło zgłosić swój pomysł, wypełnić formularz, po czym skontaktowała się z nami osoba koordynująca projekty w ramach PhD. Zachęcam również do informowania samorządów lokalnych i mediów o swoich projektach, aby wzbudzić zainteresowanie naszym festiwalem wśród lokalnych społeczności. Świętujmy więc wszyscy razem Dni Dziedzictwa Polskiego w Wielkiej Brytanii.